przypada mi miły obowiązek powitania wszystkich gości przybyłych na uroczystość 70-lecia parafii świętego Antoniego w Ostrowie. Może kilka zdań na początku o powstaniu tej świątyni. 7 czerwca 1938 roku rozpoczęto budowę świątyni według projektu, który został wykonany przez Franciszka Morawskiego i ten projekt był zgłoszony wcześniej jako projekt Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Projekt wrócił bez akceptacji do Kuli Poznańskiej i wtedy zdecydowali, że będzie on realizowany tutaj w Ostrowie. Wówczas była tylko jedna parafia. Budowę prowadziły dwie firmy tutejsze. Do 30 sierpnia 1939 roku wybuchł wojny, a więc przerwa w pracach i dalsze prace zostały kontynuowane dopiero po wojnie i trzeba powiedzieć, że chciano rozebrać tą część świątyni, która była rozpoczęta, ale nie udało się. Ludzie tutaj byli bardzo odważni. Budowa była zakończona w październiku 1947 roku i ksiądz biskup Franciszek Jedwabski, sufragan poznański, dokonał poświęcenia, a ksiądz arcybiskup metropolita poznański Walenty Dymek erygował parafię w listopadzie tegoż roku. I pierwszym proboszczem został ustanowiony ksiądz major Franciszek Marski. Kolejny księża proboszczowie to przede wszystkim wieloletni, wy go tu znacie, jest wśród nas ksiądz Edward Schmidt, 35 lat, a więc połowę z tego jubileuszu to jego praca duszpasterska. Księże i władze cieszyli się, bo właściwie trzeba powiedzieć, że parafia się bardzo wdzięcza za to. Mieszka w lekkim biskupie. Jeden biskup na poddaszu seminarium, drugi domu księży emerytów, a parafia jest ci wdzięczna. I to piękny gest, że jesteś wśród nas tym żywym światem. Cieszymy się. Uroczystość, którą dzisiaj przeżywamy wraz z parafią świętego Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim, przyzywa wielkie wydarzenia z życia kościoła lokalnego, z życia naszego kraju, jak również z historii powszechnej i historii Polski. Ksiądz biskup Edward biskup Kaliski wspomniał o budowie tej świątyni, wspomniał o architektach budowniczych, o tym, jak właściwie komitet, który został powołany pod przewodnictwem ówczesnego księdza dziekana Jana Płotkę, zaczął niezwykle dynamicznie budować tę świątynię. Tuż po zatwierdzeniu projektu zaczęto budowę świątyni. Rozpoczęła ona się dokładnie we wtorek 7 czerwca 1938 roku i właściwie stan surowy był gotowy już w sierpniu 1939 roku. To tylko jeden rok i dwa miesiące i ta świątynia w stanie surowym stanęła na nogi. Ksiądz biskup Edward wspomniał, bo to była dopiero druga świątynia ostrowska po farze ostrowskiej, która była zbudowana na początku XX wieku. To dopiero druga świątynia. Dlatego nie tylko wiernym parafii, ale mieszkańcom Ostrowa tak bardzo zależało na pięknej, okazałej, niezwykle również znaczącej świątyni katolickiej, która
1939 roku przerwał jej budowę do tego stopnia, że była wieża gdzieś około zbudowana w połowie. I była w czasie okupacji przeznaczona do rozbiórki, ale na szczęście, szczęście w nieszczęściu, że pobliski właściciel browaru niemieckiego wziął ją po prostu na magazyn. Dzięki temu to, co tak sprawnie z takim wielkim nakładem sił zostało zbudowane tuż przed wojną, II wojną światową, ocalało. Kiedy minęła gehenna wojny, ten sam dziekan, ksiądz Leon Płotka, w większości ci sami ludzie, którzy nie zginęli jeszcze, nie zginęli w wojnie, zaczęli kontynuowali budowę świątyni, która została, jak się biskup Edward wspomniał, dokończona w 1947 roku. Pierwszym proboszczem właśnie był wspomniany ksiądz Franciszek Rybalski, który umarł w 1963 roku. Był więc proboszczem 1947 do 1963 roku, czyli był 16 lat proboszczem. Drugim proboszczem od 1966 roku do 1976 roku był ksiądz Seweryn Gariandasiewicz. A od 1 sierpnia 1976 roku do 2011 obecny wśród nas ksiądz Mikuła Tadeusz Szczyt. To właśnie on prowadził parafię przez połowę czasu jej trwania, przez 35 lat. W 2011 roku proboszczem został mianowany ksiądz prawa Paweł Kostrzewa, był 4 lata i od 2 lat, od 2015 roku proboszczem jest ksiądz prawa Witold Szan. A więc mamy 5 proboszczów w historii, ale bardzo wielu wikariuszy, wiele powołań kapłańskich i zakonów. Archidiecezja często poznańska mówiła, że południowa jej ówczesna część, czyli osób wielkopolskich, Ostrzeszów, Piękno, to zagłębie powołań, również powołań na misję. Poświęcenie tej świątyni, jak wspomniałem, jest niezwykłym wydarzeniem.